Seks i rak chodzą parami. Dlaczego nie? Kto powiedział, że chorując na raka, musimy być pacjentami całą dobę? Życie nie musi być zawieszone na kółku na czas terapii. Wręcz odwrotnie, choroba może być dobrą okazją do przemyślenia różnych rzeczy, a szczególnie tak ważnych jak seks. Jak najbardziej jest miejsce na nabycie wprawdzie w tym, co dotyczy szczerej komunikacji, bliskości, czułości, eksperymentowania, zmiany stosunku do swojej cielesności. To są nie lada wyzwania dla pa. Pary. Dzisiejszym gościem jest Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna i psychoterapeutka, wykładowczyni akademicka pracująca w Centrum Terapii Lew Starowicz. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rack Talk Fundacji Rack Roll. Porozmawiajmy o seksie. Rak i seks to dwa słowa, które straszą. Mhm. Jak ktoś słyszy seks, no to tak otwarcie to już nie chce rozmawiać, a jak jeszcze słyszy rak, to najlepiej, żeby w ogóle uciec, uniknąć tej rozmowy nie ma, nie istnieje problem. My staramy się tutaj w tym podcaście zrobić coś dokładnie odwrotnego. Czyli to odczarować. Tak, tak samo jak Magda, chodzimy i mówimy rak, rak, rak. A dzisiaj mówimy jeszcze seks, seks, seks. <grych> I dlaczego tak rzadko mówimy o seksie, a jeszcze do tego o raku i seksie? Bo jest to sprawa dogłębnie egzystencjalna i myślę, że jak za chwilę o czymś powiem, to stanie się to jasne, że po prostu to jest dla nas trudne i my się tego, dodam słowo, śmiertelnie boimy, bo tam gdzie jest jakieś zagrożenie naszego życia energia życiowa się mobilizuje. Można nawet do tego podejść po Freudowsku, tak? Tam, gdzie jest ta nato, tam się eros odezwie. I ja myślę, że to jest takie niewygodne dla ludzi połączenie, bo to jest taki czas, kiedy sobie uświadamiamy o swojej, tak, znikomości i tymczasowości na tej ziemi, ale dodam tutaj, to nie dotyczy tylko pacjentów z chorobami nowotworowymi, tylko to dotyczy każdego z nas, bez względu na nasz wiek, płeć i tak dalej, i tak dalej. Ten temat, tej znikomości, jeżeli się wydarza w naszym życiu coś takiego, co nas, że tak powiem, przypiera do ściany, że, że musimy sobie takie pytanie zadać, tak, to okazuje się, że dokonujemy rozrachunków, które nie do końca są wygodne, zwłaszcza dla innych. Czyli realizujemy różne swoje marzenia, otwieramy się na tak zwaną prawdę o sobie, o relacjach z innymi ludźmi, również tych intymnych, również tych seksualnych. Po wyrazie twarzy twoim tak. mam takie wrażenie, że to wszystko umieszczasz w cudzysłowie. Właśnie to, to uwolnienie tych marzeń... Tej prawdy o sobie. A dlaczego myślisz, że w cudzysłowie? No bo bo właśnie jest strasznie poważne. Wypowiadasz to właśnie w taki sposób, jakby to, że ktoś dokonuje takich odkryć w sobie, które nie są w jakiś sposób naturalne, nie wynikają z niego, tylko wynikają z tej sytuacji. Rzeczywiście tak. Nasza natura ludzka taka jest, że z reguły dokonujemy takich aktów, bym powiedziała, samoświadomości w sytuacjach, które są dosyć ekstremalne czyli to dotyczy na przykład właśnie chorób, to może dotyczyć nabytej niepełnosprawności, to może dotyczyć śmierci bliskiej osoby, generalnie straty, tak, na przykład, nie wiem, dorobku życiowego i tak Czyli w takich sytuacjach dokonujemy takiego rozrachunku. Tak i choroba nowotworowa też stanowi, że tak powiem, często taką, że tak powiem przyczynę Zwłaszcza jeżeli właśnie ten rozrachunek jest taki egzystencjalny, tak? dotyczy tej świadomości swojej znikomości. I wtedy zadajemy sobie takie pytania o życie w prawdzie, tak? i mamy odwagę podejmować decyzje, które z reguły odkładaliśmy na później. Tak? No. W sumie to, co mówię, jest banalne i może szkoda, że tak jest, no bo oczywiście polecam. Psychoterapia też jest taką przygodą, że nie musi się wydarzyć w życiu coś strasznego, tak, żebyśmy zadali sobie takie pytania i bardziej żyli w prawdzie. No Polecam również osobom, które zaczynają chorować, ale każdemu, tak naprawdę człowiekowi. I może takim niewygodnym tematem jest to, że w tym życiu, w prawdzie temat seksu absolutnie nie jest tematem. Obojętnym, a nawet bym powiedziała, jest niezwykle żywy, bo dużo rzeczy, które my w swoim życiu gdzieś spychamy na bok, ukrywamy, poświęcamy się, itd, i tak dalej. Jest takim stałym elementem naszego życia, tak? Więc to jest trochę na tej zasadzie, że aha, no skoro sobie uświadamiam, że moje życie nie jest takie pewne to może dokonamy rekonstrukcji i będę żyć tak jak chcę, tak jak potrzebuję. I ja się bardzo często w praktyce, w pracy z takiej warsztatowej, z pacjentkami, z kobietami, wolę tak mówić, z chorobą nowotworową spotykam. Zastanawiałem się nad tym, jak często ludzie po właśnie trudnych przeżyciach, które niekoniecznie muszą być chorobą Zgadza mogą się. być innym ekstremalnym doświadczeniem, często przykrym, ktoś odchodzi w rodzinie, wypadek samochodowy lub co innego, co tak budzi, działa otrzeźwiająco. Jak często takie osoby zgłaszają się do gabinetu terapeutycznego edukatora seksualnego? Edukatorki, tak, czy psychoterapeutki, bo to w połączeniu. W naszym obszarze, że tak powiem, kulturowym, to po pierwsze dostęp jest bardzo ograniczony, tak? No bo znowu myślę o pacjentkach, pacjentach, no to w żaden sposób nie jest refundowane. Dostęp do psychologów jest bardzo, bardzo ograniczony. No są przecież placówki, w których na, na jednego psychologa, terapeutę, terapeutkę, tak? Przypada po kilkuset pacjentów. No to są abstrakcyjne sytuacje. Poza tym myślę, że my nie mamy takiego nawyku na jeszcze odruchu. takiego odruchu, żeby się zająć sobą żeby być dla siebie czułym, troskliwym, takie modne słowo ostatnio, czułość, tak, dla siebie, ale żeby się zatroszczyć o siebie, że brakuje takiej świadomości, że człowiek, który się zatroszczy o siebie, wtedy lepiej umie się troszczyć o innych, że jednak ta nasza kultura, zwłaszcza dla kobiet, jest taka, to już profesor Maria Janion o tym bardzo dużo mówiła, pisała, tak, że, że taki wzorzec polskiej kobiety jest wpisane samo poświęcanie się, tak, więc im więcej, bardziej się będę Samo poświęcać, tym moja wartość, tak jako kobiety, będzie wyższa. Czy kobiety i mężczyźni reagują w jakiś sposób podobnie lub inaczej na tą informację o swojej chorobie, no i na później rozpoczynającą się terapię? Dobrze, że powiedziałam wcześniej o tych wzorcach, bo jest to wpisane w to, co określamy jako gender, płeć kulturową, tak? czyli że każdy z nas tak, jest wychowany wedle jakiegoś wzorca w jakiejś roli, tak? czyli bycie w roli pacjenta, pacjentki ma, ma płeć, bycie osobą, która podlega procesowi leczenia ma płeć, bycie osobą, która przeżywa różnego rodzaju dolegliwości, tak typu ból ma płeć. I tak dalej. Czyli przy każdym z tych elementów, które wymieniłam, jest ich o wiele więcej, można obserwować różnice płciowe. Więc ja no, z racji ograniczonego czasu, tak jakby bo bym mogła to wszystko, że tak powiem, porozdzielać, ale dokonując jakiejś straszliwej generalizacji, no to mogłabym powiedzieć, że jest to poparte badaniami, że kobiety reagują bardziej wycofaniem, częściej no, mają po prostu depresję kliniczną, bardziej zamykają się w sobie. I przede wszystkim w inny sposób przeżywają doświadczenia związane z ciałem, z cielesnością. Ja właściwie to używam tego terminu w pracy z pacjentkami, pacjentami, ponieważ no, sposób przeżywania tego, co się dzieje z cielesnością, jest znowu inna we wzorcu kobiecym i męskim. No, jakby w kobiecym wzorcu jest. o wiele łatwiej ją naruszyć. Tą taką tożsamość cielesną. Czyli pacjentki bardzo często mi mówią o, zresztą no, można je diagnozować pod tym kątem, tak, o takim zjawisku dysocjonowania. Czyli ja bym to tak określiła, że bardzo często u kobiet, zwłaszcza jeżeli choroby nowotworowe dotyczą części intymnych, czyli piersi, jajników, też narządów wewnętrznych, macicy takich które będą wpływały na gospodarkę hormonalną, na przedwczesną tak zwaną menopauzę, na zmiany w wyglądzie, tak związane z chemioterapią i tak dalej i tak dalej. Czyli może jeżeli to będzie prowadzone w taki opresyjny sposób, a no niestety nasz system jest dosyć opresyjny, nie zawsze i nie wszędzie na szczęście, ale niestety jeszcze jest. No to występuje bardzo często u kobiet. No właśnie ta dysocjacja, o której powiedziałam, czyli oddzielenie psychiki od tak? Czyli kobieta traci kontakt ze swoim ciałem, tak jakby się od niego oddziela, tak jakby to nie była część jej. Zresztą no, tutaj przywołam, bardzo podobne zjawisko występuje u kobiet po nadużyciu seksualnym, tak? po różnych formach przemocy. Więc no, jest to wyraz pewnej opresyjności wobec ciała. Dzieje się tak dlatego, ponieważ to jest uwarunkowanie kulturowe z ciałem naszym, z intymnością i ze stawianiem granic. Jest połączone poczucie własnej godności, różnych takich, no właśnie, seksualności, atrakcyjności, takich bardzo ważnych kategorii. I dlatego kobiety, jak się tak zamrażają i oddzielają, czyli stają się, nazwijmy, czystą psychiką, to jest jasne, że to będzie w sposób destrukcyjny wpływało na seksualność. I będą się izolowały, i będą wpadały, w, no bym powiedziała, w smutek, tak? jeżeli chodzi o tą główną emocję. U mężczyzn jest podkreślam, bardzo generalizuje. U mężczyzn jest inaczej, bo wzorcem kulturowym jest sprawczość, czy że ciało jest narzędziem. Czyli ciało nie musi być tak atrakcyjne, czyli zranione ciało przystaje być sprawcze. I tutaj wracam do tematu seksu, tak? U kobiety to będzie związane ze stratą i zamknięciem, u mężczyzny to może się wiązać z obniżeniem celowo to mówię w cudzysłowie, sprawności seksualnej, bądź tak jak jest w przypadku nowotworu jąder czy nowotworu prostaty, ta sprawność funkcji kojarzone ze sprawnością mogą być zakłócone. I tutaj bardzo często znowu podkaśmy. Określam, że generalizuje. U mężczyzn częściej będzie występowało zjawisko agresji bądź autogresji. takiego buntu, wściekłości, tak? Na innych albo na siebie, tak? W związku z poczuciem winy i takim, że tak powiem, przekonaniem, tak, że, że to, co się, że tak powiem, wydarza jest niesprawiedliwe, tak, i, i krzywdzące. I u mężczyzn reakcje, no, tak jak powiedziałam, agresja, autoagresja, one są. Często bardziej ekstremalne, tak, czyli albo idą w kierunku działania, tak, właśnie też rehabilitacji seksualnej, bo taka dziedzina istnieje, albo takiego kompletnego załamania. U kobiet to jest bardziej takie jakby ukryte, wyciszone, takie płynne, no jak to u kobiet. Podkreślam, generalizuję. Nazywam się Paweł Ługowski. Rak prostaty to jest to, że no masz, właściwie nie jesteś już mężczyzną, nie? do tej pory mam jakieś problemy z tym. No, po wycięciu prostaty po prostu już nie ma wzwodu, prawda, takiego, jak, jak był, jak człowiek był młodzieńcem. Znaczy, ja nie mam wycięte jakby całości, więc tam jest tak, że no, są momenty, gdzie jest okej, okay, ale no, to nie jest to, co było kiedyś, prawda, i wiem, że to nie jest tylko mój problem, ale też i na pewno problem mojej żony. No, ale no, staramy się po prostu jakoś to inaczej, inaczej okazywać w miłość do siebie. Trzeba sobie zaspokajać jakoś inaczej. Ten czyli jest sport, są przyjaciele, jest inne rzeczy, więc to wszystko zastąpić inaczej. No. Inaczej to przewartościować, tylko że to nie jesteś tylko ty. Ty też myślisz o tym, że ty nie możesz dać jakiejś satysfakcji swojej kobiecie swojej żonie, no bo ja wiem, że ona też z tego powodu cierpi, no. I, I dlatego wydaje mi się, że to jest bardziej takie, to, że ja, mnie to tak, no, no naprawdę, no człowiek nie czujesz się tym stuprocentowym tym, ale możesz sobie poradzić, ale wiesz, że ty nie możesz jakby sprawić takiej przyjemności, którą sprawiałeś kochanej osobie kiedyś, no. rozmawialiśmy tutaj o takich warsztatach organizowanych przez Rock and Roll, do których są zaproszeni ludzie którzy przeszli przez nowotwory okazuje się że grupy są mocno sfeminizowane to znaczy te warsztaty nie przyciągają mężczyzn którzy właśnie chcieliby mieć jakieś takie poczucie że przeszli chorobę i jeszcze czegoś potrzebują potem czy to się łączy z tym właśnie poczuciem sprawczości, że sprawa została załatwiona, odhaczona, choroba zamknięta, jedziemy dalej? Pewnie też. A poza tym, no ja bym w tym upatrywała jeszcze co najmniej dwóch przyczyn, czyli jedna, no to jest też z tych niewymienionych, no to będzie jednak znowu wzorzec kulturowy, że no właśnie skoro sprawa jest załatwiona, odhaczona, tak, to ja się nie będę, że tak powiem, nad sobą rozkliwiał, a tam się bardzo dużo trudnych rzeczy może w człowieku dziać i z reguły się dzieje. No i drugie, no to to wiem z doświadczenia, że no o wiele chętniej, i tutaj też powiem, tak, że zgłaszają się do mnie pacjenci indywidualnie, czyli o wiele trudniej się pracuje. Dopiero młodsze pokolenie mężczyzn coraz bardziej docenia kręgi takie męskie, ich specyfikę, ale no w tym średnim pokoleniu to bym powiedziała, że jednak mężczyzna z pewnym poczuciem wstydu, onieśmielenia, idzie, wchodzi w relacje jeden na jeden, tak? I to mi mężczyźni bardzo często mówią, że nawet im zależy w pewnym. W pewnym sensie na tym, żeby byli niewidzialni, tak? czyli przychodzą do gabinetu seksuologicznego, nie lubią siedzieć na korytarzu, nie lubią informować, że są w trakcie tak, jakiejś terapii związanej z seksualnością. I ja myślę, że to jest takie też uwarunkowanie kulturowe, że mężczyźni, jeśli chodzi o seks, to, to mogą tylko ze sobą rubasznie, chodzi o polski wzorzec, pożartować prawdę, skrywając gdzieś bardzo głęboko. Bardzo się cieszę, że to się zaczyna zmieniać. W przypadku kobiet, no to mamy tradycję, bym powiedziała od setek lat kręgów kobiet i że tutaj jest duża taka otwartość na wzajemne dzielenie się i wspieranie. Ja widzę olbrzymią wartość i, no i dlatego zrobiliśmy tak, Kancer sutra, i już piąty rok, tak. Tą ideę jakoś realizujemy. Zastanawiam się, co się dzieje z partnerami seksualnymi, którzy. Też mogą mieć poczucie, że teraz to seks nie istnieje. No bo przecież wszystkie ręce na pokład. Dbamy o ciebie. Walczymy o życie jak walczymy to Walczymy o życie. No tak. Wszystko jest podporządkowane jednemu celowi. No i też tym wszystkie potrzeby są podporządkowane jednemu celowi. No a co się stanie z tą seksualnością, która jest jakimś takim przecież dodatkiem do całego życia i jest fajna wtedy kiedy jest fajnie? To już ten temat znika. I jak dobrze wiemy, to to jest sprzeczne z ideą całego rakendrola tego typu podejście. Myślę, że jest to główny powód, dla którego zaczęłam współpracować z tą fundacją i że tak powiem angażuje się i od strony serca i rozumu, bo to podejście jakby bardzo w nie wierzę, tak? Wierzę w nie dlatego, bo wyszło od samych pacjentek, czyli zawsze na pierwszym miejscu w tworzeniu jakichkolwiek projektów społecznych są potrzeby tak zwanych beneficjentów, beneficjentek. Czyli same pacjentki na to zwróciły uwagę, że proces leczenia jest bardziej sprawą lekarstwa, to, co może zrobić kobieta, mężczyzna, to właśnie nie być tylko pacjentem, ale dbać o swoją jakość życia, bo wszystkie badania wskazują na to, to jakość życia powoduje, że nasza odporność wzrasta. Taki organizm sam, że tak powiem, walczy na tyle, ile może z każdą chorobą, nie tylko nowotworową. Efekt placebo działa w 80%, więc należy to brać pod uwagę. tak? Różnie to można nazywać. Czyli podstawą jest jakość życia, czyli jakość życia jest na pewno na pierwszym miejscu, będą wpisane najbliższe relacje międzyludzkie. W tych najbliższych relacjach międzyludzkich również będzie, bo tutaj to nie są tylko nasze partnerki, partnerzy, bo to też będą nasze dzieci, ale też i przyjaciele ale też współpracownicy z pracy, tak? Bo tu chodzi o to, żeby tak nie wypadać z życia, tak? I żeby życie miało sens. Bo bycie tylko pacjentką, pacjentem naprawdę może człowieka pozbawiać poczucia sensu. No i jeżeli się do tego podejdzie z tego poziomu, to to jest oczywiste, że jeżeli partnerka, partner nie będą myśleć w kategoriach tego, że żyją z pacjentką, z pacjentem, tylko że żyją z tą samą osobą, która doświadcza jakiejś choroby. I która jest w trudnej sytuacji, i potrzebuje, bym powiedziała, tak samo jak zazwyczaj, ale w widoczny i głębszy sposób poczucia bliskości, więzi, ale też i widzenia jej w całości, jako osoby, to to jest jasne, że będzie miejsce i na szczerą komunikację, bo bez tego nic z tego seksu nie wyjdzie i na bliskość na poszukiwanie, że tak powiem, bardzo często alternatyw, bo tutaj mówiłam o tych zmianach, tak, takich związanych z fizycznych, e, fizycznych zmianach. zmianach, ale też i psychicznych, tych życia w prawdzie, bo to często jest taki moment, gdzie kobieta lub mężczyzna doświadczający choroby nowotworowej chcą żyć w prawdzie, tak? Czyli że chcą zmienić pewne schematy, które nie służyły tej relacji. To może również dotyczyć życia seksualnego bardzo często dotyczy zresztą. Tutaj Kwestii szczegółowych dotyczących życia seksualnego, że pewne nawyki czy rytuały niekoniecznie są fajne, tak? To nawet może być na poziomie udawania orgazmów, czyli że kobieta nie ma już ochoty udawać orgazmów, czy na poziomie myślę o mężczyznach, no właśnie myślenie o seksie w kategoriach wyłącznie sprawdzania się. Sprawdzania również chodzi mi o oczekiwania partnerki. Tak, szukam teraz właściwego słowa. To by było... Takiego zaspakajania. Zaspakajania, tak, tak. I udowadniania stałego swoich możliwości. Tak, tak. To mówię takich najbardziej mocnych, stereotypowych obszarach, ale one, chociaż stereotypowe, to one rzeczywiście znajdują swój obraz w rzeczywistości. Więc jak najbardziej jest miejsce na nabycie wprawdzie w tym, co dotyczy szczerej komunikacji, bliskości, czułości, eksperymentowania, zmiany stosunku do swojej cielesności, to są nie lada wyzwania dla pary. I to nie dotyczy osoby doświadczającej choroby, tylko to właśnie dotyczy jakiejś transformacji, bym powiedziała, świadomościowej, dotyczącej seksualności również u partnera, partnerki. To nie jest proste i ja mam z tyłu głowy cały czas to pytanie, no nie chciałbym, żeby to myślenie było właśnie takie, że opiekuje się tu nad pacjentem, że choroba dominuje. No ale dominuje, ale jest równocześnie ta osoba bliska tym pacjentem. Jak przestawić tą wajchę na myślenie innymi kategoriami? No właśnie tak to jest w rock'n'rolu, tak? Czyli przede wszystkim trzeba posłuchać samych pacjentek pacjentów. Jest już trochę i artykułów, i rozmów, i książek, tak? które są relacjami pacjentek pacjentów, którzy mówią o tym... W tym podcaście też prezentujemy relacje pacjentów. Dokładnie, więc możesz się podpytać, tak? Ale jestem prawie, że przekonana, że że, że tak powiedzą, że miejsce na bycie pacjentem, chociaż nawet też bym się upierała, że nie do końca, to może na terenie szpitala, tak? Bo już w procesie rehabilitacji, tam gdzie są zabiegi, bym powiedziała, natury jakiejś chirurgicznej, tak? Gdzie pacjent jest uśpiony, tak? No bo poza tym, jak nie jesteśmy uśpieni, to poza tym, że jesteśmy w roli pacjenta, tak? To jesteśmy we wszystkich innych, swoich tożsamościowych i ja myślę, że no ta przestrzeń prywatna i tego bardzo pragną Osoby doświadczającej choroby nowotworowej, tego, żeby być traktowanym jako kobiety, mężczyźni, kumpelki, kumpele, specjalistki, specjaliści, przez ludzi, że tak powiem, w cywilnym środowisku. Tak? Czyli, że my nie musimy wchodzić w rolę jako przyjaciele, terapeutów, lekarzy i tak dalej. Chociaż i terapeuci i lekarze powinni mieć też taki stosunek do pacjentów, bardzo bym powiedziała, taki humanistyczny, ludzki. Ale to nie jest zadaniem pacjentów, pacjentek, tak? Znaczy ich partnerów, tak? ich przyjaciół. Tutaj to, na czym bardzo im zależy, tak? no to, to jest bycie po stronie właśnie życia. Przypomina mi się taki artykuł z Czerwoną Halką w tytule, ojejku. W wyborczej, o matce, która doświadcza choroby nowotworowej i zaczyna się umawiać na, na randki internetowo. Jest kobietą dojrzałą, a jej dorosła córka chce gotować jej zupy, okrywać ją kocem i nie pozwala jej wychodzić z domu. I to jest taki świetny przykład dotyczący i seksualności i wolności i tożsamości i relacji. To też jest ważne, żebyśmy w osobach doświadczających choroby nowotworowej widzieli tych bliskich ludzi sprzed choroby, takich samych, w zmianie. A ta zmiana jest przede wszystkim na poziomie tu, świadomości. Jestem Wiola Liberacka. Ja rozmawiałam z Mariuszem, z moim partnerem, od choroby, czas. I było to dla mnie o tyle łatwe, że on nie miał punktu odniesienia. Więc, kiedy ja miałam powiedzieć o swojej słabości jakiejś, to nie miałam takiej blokady, ale przecież ja muszę być silna. Ja mogłam powiedzieć, że się boję, bez takiego, no ale jak to możesz się bać, jak to masz setki pracowników, którzy muszą widzieć Cię jako osobę odważną i zdecydowaną. I rzeczywiście trudniej było mi rozmawiać z osobami, za których emocje i uczucia czułam się odpowiedzialna. Bardzo często widziałam w ich oczach takie powiedz, że będzie dobrze. Nie? Jak się czujesz, ale z takim, tylko powiedz, że ok. Bo, bo nie mamy w ogóle jako społeczeństwo takiej mapy, jak się komunikować. Prawda jest, Idziemy w takie, wszystko będzie dobrze, albo martwię się o ciebie. To jest najgorsze w ogóle. Ale przecież ta zmiana też jest taka wizualna. Czasem, oczywiście, najbardziej dojmująca, na przykład w przypadku kobiet, utrata włosów, ale to jest czasowa zmiana często. Natomiast zdarza się, że ta zmiana jest trwała. Zgadza się. No e i, co, I co wtedy z takim poczuciem, że ta zmiana no, jest trwała? Ktoś już. Po operacji prostaty nie jest w stanie bez pampersa się obyć. Lub cewnika. A kobieta po mastektomii czuje, że jednak wygląda inaczej, mimo tego, że są nowe możliwości rekonstrukcji. Pytam przede wszystkim o partnerów, partnerki. Przyjaciele są też ważnym tematem hmm. szerszym, ale tutaj skorzystam z takiej okazji, że mam w studiu właśnie kogoś zajmującego się seksualnością. To, co teraz powiem, nie jest proste. Bo to jest taka perspektywa, ta o której mówisz, bardzo taka powierzchowna. To, co widzimy, budzi nasz lęk, tak? Czyli zawsze bym zachęcała do tego, żeby zastanowić się, tak? Dlaczego to, że ktoś traci włosy, tak, albo jakąś część ciała, tak, albo funkcję, dlaczego to budzi nasz lęk? Tutaj znaczy, chodzi to jest o... tak samo, jakbyśmy patrzyli krzywo na osobę, nie wiem, niepełnosprawną. Dokładnie, tak? dokładnie. To jest zawsze problem osobisty partnera, partnerki, samoświadomościowy i związany z. Y, 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 Chodzi mi, że komunikacją, więzią, ale też i takim głębszym zastanowieniem się, czego ja się boję, co mi to robi, że moja partnerka, mój partner, na ile jestem w stanie jej mu towarzyszyć, czy jestem, że tak powiem, w sposób niedojrzały zaabsorbowany, a niestety tak często jest swoim własnym lękiem i swoim własnym przeżyciem. Ale ja oczywiście tak z boku bym zadała pytanie: no to w jaki ja jestem więzi z tym człowiekiem doświadczającym choroby, no bo to jest trochę sprawdzian tej więzi. I oczywiście to nie oznacza, oznacza, Że ona będzie zerwana, tylko to jest lekcja do odrobienia nie dla pacjenta, pacjentki, tylko dla ich partnerek, partnerów, co mi to robi, dlaczego ja się odsuwam, czego ja się tak naprawdę boję, dlaczego to ma dla mnie znaczenie, skąd się to wzięło, że to ma dla mnie znaczenie i na czym by mogło polegać no, takie sprawcze wspieranie tej osoby, rzeczywiste, wynikające z takiego empatycznego zrozumienia. Ja wiem, że to jest strasznie tak brzmi. Jakby było takie nadmuchane, ale jak się to, że tak powiem, przełoży na konkretne sytuacje, to to się staje jasne, tak? Czyli co ja takiego mogę zrobić ze swoją samą w tym obszarze, żeby przestać jakby uruchamiać lęk związany z tym, że, nie, że mój partner musi się cewnikować, bo ma uszkodzone funkcje zwieraczy. Co ja muszę zrobić z samoświadomością, żeby mu zaproponować jakąś technikę, że tak powiem, i przyjemność seksualną, która wpłynie na niego rozluźniająco, nie będzie krępująca i że właśnie zwycięży we mnie i okazywanie uczucia i czułości, a nie lęk przed czymś, czego jakby nie doświadczyłam, nie wiedziałam i sama bym się bała, gdybym była w takiej sytuacji. tak? Czyli to jest wyzwanie dla partnerek, partnerów, żeby nie obciążać jakby swoim stereotypowym myśleniem. O cielesności, swoimi lękami. Tak? To to nie jest ten czas. To jest dobra okazja do przerobienia, nawet bym zachęcała wtedy, jeżeli chce partner partnerka zadbać o związek. To często bardziej wskazana będzie wizyta taka właśnie samoświadomościowa, psychoterapeutyczna dla partnera, partnerki niż dla samej osoby doświadczającej choroby nowotworowej. Bo znowu na co dzień pracując z kobietami no ja wiem, że w ogóle z pacjentami różnego rodzaju, bo nawet w tym tygodniu tak, no, pracowałam z mężczyznami, którzy doświadczyli urazu rdzenia kręgowego w wyniku chorób nowotworowych. Też takich pacjentów miałem, czyli usiedli na wózku tak i zostali pozbawieni funkcji seksualnych. Więc z reguły pacjenci są bardzo samoświadomi. Tak naprawdę ich przeraża... Ta gra z ludźmi dookoła i ona jest cholernie bolesna. Jeśli Przeraża to, ich to oczekiwanie, jakie się wobec nich... To udawanie. To jest Udawanie, robi... że są chorzy. Niewidzenie. Niewidzenie ich w przeżyciu, niewidzenie właśnie tej prawdy. To bardzo często w moim zawodzie tak się to objawia tym, że no bardzo często jestem pierwszą osobą, z którą pacjenci na ten temat rozmawiają w sposób otwarty. Oni są samoświadomi, oni wiedzą, jakie pytania chcą zadać, sami eksplorują temat. Najbardziej bolesne jest to, że najbliższe im osoby tego nie robią, że te pytania nie padają, a jeżeli jest jakoś otwierany temat, to on jest, że tak powiem, gdzieś, gdzieś zamiatany pod dywan. Zdrowy przerywnik reklamowy, potwierdzaj swoje zdrowie. Ustal sobie moment w roku na badania lekarskie. Morfologia krwi, cytologia, USG piersi i jajników. Weź do głowy i bądź zdrowy. Rakendrol.pl. Czy te pytania dotyczące seksu i raka, czy na te pytania dotyczące seksu i raka odpowiadacie w projekcie Cancer Sutra? No oczywiście, no znaczy temu służą spotkania, tak? No one są robione w wersji kobiecej. I w postaci takich kilkudniowych warsztatów, na których mamy no przestrzeń, że tak powiem, na wszystko, tak? Czyli na takie zajęcia, bym powiedziała, psychoedukacyjne, ale też takie o charakterze otwierającym, kojącym, eksplorującym. No i opiera się to na takich też procesach grupowych, tak? Czyli to, co powiedziałam, to jest bardzo ważne, żeby same kobiety, tak, w przypadku mężczyzn byłoby tak samo, żeby mogli się wymieniać swoimi doświadczeniami to bardzo sprzyja, że tak powiem, właśnie tej eksploracji tego, co się, że tak powiem, uważa za nietypowe. Bo chciałabym jeszcze tutaj dodać, że no niestety w przypadku kobiet tak jest, zaraz podam, jak jest w przypadku mężczyzn, no że, że jednak dużo partnerów tej próby nie wytrzymuje, tak? Albo właśnie zmiana samoświadomości u kobiet jest taka, że dłużej się nie będę jakby w tym modelu mieścić. Pora na to, żebym żyła w taki sposób, jak chcę. I chodzi mi o to, że bardzo dużo związków się Spada. W przypadku kobiet doświadczających choroby nowotworowej, podobnie zresztą jak i niepełnosprawności. Czyli moje pytania nie były zupełnie bezzasadne i czysto powierzchowne. Nie, 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 nie. Można by było powiedzieć, że przyczyny są jakby w dwóch nurtach. Jeden nurt jest związany z tym, że wiążąc się z kimś, Możemy traktować drugą osobę dosyć instrumentalnie, tak? Czyli to jest związane z mężczyznami, którzy się wiązali z kobietami, zakładając, że te kobiety będą, że tak powiem, im urządzać życie, tak? Czyli że będą takim zapleczem i jak kobieta zaczyna chorować albo jak traci sprawność, to że tak powiem, już nie realizuje potrzeb, tak? Jest to takie instrumentalne podejście do związku. No i wtedy to się kończy. A drugie to jest ten nurt związany właśnie z poświęcaniem się, tak? Czyli jeżeli sama kobieta tak realizowała jakiś model oparty na tym poświęcaniu się, to choroba może, że tak powiem, ją skłonić do odwrócenia tych reguł. W przypadku mężczyzn z kolei to pacjenci, to nawet powiem z zeszłego tygodnia, bardzo narzekają na żony, na swoje partnerki, właśnie na to wrzucanie ich w rolę pacjentów, czyli że oni mają wolę i życia i sprawczości, tak, a tutaj jest, oj tam Krzysiu, tak, lepiej z tym seksem też nie, tak? Czyli, że jeszcze coś ci się stanie. Jeszcze coś ci się stanie? Dokładnie. Czyli tutaj sam ten w pacjent tak wykazuje motywację, a otoczenie go pacyfikuje. I tutaj to też jest przykre, i to będą robiły tak właśnie najbliższe osoby. Więc to troszkę inaczej wygląda w środku kobiet i mężczyzn, stereotypy płciowe. Musimy działają. kończyć, ale widzę, że mamy o czym rozmawiać jeszcze, bo pytania, które zadałem oczywiście były powierzchowne. Sprawdzały czujność. O bardzo wielu rzeczach nie porozmawialiśmy. Nie, bardzo na wielu razie rzeczach. tak, nie przeszliśmy do szczegółów. Moim gościem była Alicja Długołęcka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka, pracuje na. Wydziale Rehabilitacji AWF Warszawa i w Centrum Terapii Lew Starowicz. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Rack'n'Top Fundacji Rack'n'Roll. Jeśli chcesz usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast. Poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcastmałpa.rock'n'roll.pl. Być może wykorzystamy je w kolejnych odcinkach. And Talk tworzymy dzięki współpracy Voice House i Fundacji and Roll.